Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj nie ma dnia z życia na wsi i przyznam Wam się tutaj szczerze, że czuję taki lekki, życiowy nieogaj. Także postanowiłam, że nagram sobie z Wami taką pogadankę, żeby Was po prostu nie zostawiać bez niczego. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takich rzeczach, których już nie zrobiłabym więcej w swoim ogrodzie. Wiem, że jest Was bardzo dużo, tych, którzy uwielbiają ogrodowe tematy, chociaż wiem, że najlepiej, gdyby to wszystko było przeplatane, ale tak jak mówiłam, mam życiowy nieogaj, natłok myśli. W głowie wiele rzeczy chciałabym zrobić na raz, a w konsekwencji wychodzi tak, że robię tak naprawdę mało. Eksperymentuję w ogrodzie. Eksperymentuję. I robię różne rzeczy na przekór. Nie zawsze słucham rad doświadczonych ogrodników. I często wychodzi mi to na dobre. Tak jak na przykładzie sałaty Lolo, którą wysiałam sobie jesienią. I w styczniu ona już była takiej wielkości. A w maju była po prostu przeolbrzymia. Ja Wam dodałam tutaj zdjęcie na kanale i tak się później zastanawiałam, czy Wy myślicie, że to jest kilka sałat, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to była jedna gigantyczna sałata. Wysiałam te nasionka jesienią, nie wszystkie skiełkowały, ale ta sałata była tak duża, że nie potrzeba mi było jej więcej. Miałam chyba około 6 sztuk. A znów kolejny eksperyment, wysiałam marchewkę i z marchewki nic nie wyszło, cała poszła w kwiat. Sieję warzywa w świeżym obojniku. Pomimo przekonań, że tak się nie powinno robić i też dostawałam od Was takie często komentarze, czasami powtarzały się od tej samej osoby, pomimo tego posiałam w świeżym krowim obojniku dynie. I te dynie rosną przepiękne, one rosną jak szalone. Są duże, dorodne. Dynie Hokkaido już są naprawdę sporej wielkości. Mam jeszcze dynię piżmową i zauważyłam, że dynia piżmowa rośnie troszeczkę później niż dynia Hokkaido. Więc pomimo tych przekonań, że ten obornik powinien przeleżeć chociaż rok, posadziłam tą dynię i jestem zadowolona. Jest jednak rzecz, której nie zrobię w przyszłym roku. W przyszłym roku na pewno nie posieję tej dyni tak blisko moich grządek, ponieważ ona tutaj się rozrasta wszędzie i chciałaby zawładnąć całym ogródkiem. Tradycyjne grządki, czyli takie, jakie widzicie tutaj za mną. Zainspirował mnie do tego punktu jeden komentarz. Dwa lata temu, bądź trzy lata temu, ja tą ziemię tylko przekopałam, gdzieniegdzie wyrwałam chwasty i posiałam. I później ten chwast wyrastał z każdej jednej strony. I wiem, moi drodzy widzowie, że niektórzy z Was również tak zrobili. Także teraz wiemy, żeby tego nie robić. Tutaj ta grządka za mną jest tradycyjna, jest przeorana, przebronowana, a następnie ja spędziłam naprawdę wiele, wiele, wiele godzin nad tym, aby powybierać te chwasty. Ja zruszałam tą ziemią motyczką, wyciągałam chwasty, zruszałam ziemię grabkami. I też między te pazurki te chwasty fajnie wchodziły. Robiłam to około może 8-10 godzin łącznie, bo to trwało kilka dni, dziewczynki mi pomagały, na głębokość około 20 cm. A teraz mam cudowną grządkę, która praktycznie w ogóle... która mało zarastała chwastem i wystarczyło plewić jas na tydzień, dopóki ta grządka nie zarosła. Bo przyszły upały, przyszedł lipiec i po prostu w ogóle o nią wtedy nie dbałam. A tak poza tym, miód malina. Grządka obita płotkiem z patyków. Wygląda przepięknie, niesamowicie wiejsko, ale niestety przez pierwszy rok. Jest idealna dla osób, które mają czas. Ja tego czasu niestety nie posiadam, zawsze mi tego czasu brakuje. Zarasta chwastem dookoła, ciężko jest o nią dbać i też mam wrażenie, że użyłam jakieś liche patyki, bo one są teraz takie kruche, więc nigdy więcej nie zrobię grządki obitej płotkiem.
i tą, którą obecnie posiadamy, w przyszłym roku zlikwiduję. Nigdy więcej w życiu nie posadzę pomidorów na polu bez szklarni. I tutaj również mam swoje doświadczenie, gdzie 2 lata temu posadziłam pomidory bez szklarni. One były narażone na wilgoć, były narażone na deszcz i wszystkie zjadła mi choroba grzybowa. Na ten moment mam pierwszy raz w życiu szklarnię, z której jestem niesamowicie zadowolona. Jednak byłam taka łasa, taka chytra i chciałam jak najwięcej tych pomidorów tam wsadzić, żeby mieć jak najwięcej owoców. I to był mój błąd, ponieważ w momencie, gdy wyjechałam na wakacje, pewien czas mnie nie było, pomidory się rozgałęziły, nie miały dopływu powietrza i mam wrażenie, że złapały chorobę grzybową. Także wiem, żeby kolejnym razem nie sadzić tak gęsto pomidorów w szklarni. A jak już jesteśmy przy pomidorach, to też nigdy więcej nie posadzę pomidorów w doniczkach, ponieważ trzeba o to bardzo dbać, podlewać bardzo często, codziennie. W innym razie ta ziemia wysycha, pomidory są słabe, usychają, tak jak się stało z moimi. Przejdźmy sobie do grządek podwyższonych i omówię tutaj 2 rodzaje grządek podwyższonych, takie obite deskami oraz takie, które nie są niczym obite. Jeżeli chodzi o moje grządki obite deskami, ja na dno nie kładłam żadnej folii, po prostu położyłam te, które na tej ziemię i to było bardzo fajne i z tego jestem zadowolona, ponieważ grządka trzyma wilgoć. Gdybym odgrodziła to, co jest pod spodem, ziemię pod spodem od tej, którą wsypuję do grządki, podejrzewam, że ta ziemia bardzo szybko by wysychała. Błędem jednak, który zrobiłam, była moja oszczędność, ponieważ chciałam zrobić to totalnie po kosztach, bo jak wiecie, ja ten dom wynajmuję, nie chciałam tutaj inwestować jakiejś bardzo dużej kwoty, a dobrej jakości ziemia kosztuje. Więc stwierdziłam, że kupię ziemię od rolnika z pola i niestety ta ziemia od rolnika z pola jest tragicznej jakości, jest totalnie wyjałowiona, bardzo ciężka, taka bardzo gliniasta, zbita. No i niestety moje roślinki w tych grządkach nie rosną tak, jak powinny. Choć plus jest jeszcze taki, że w tych grządkach praktycznie nie ma chwastu i nie trzeba plewić. Także jeżeli zrobi się to porządnie, to warto. A jeżeli chodzi o te grządki podwyższone, które nie są obite, nigdy więcej takich nie zrobię. Mam aktualnie takie 4 grządki. I na przyszły rok chcę je obić i zakupić do nich porządną ziemię, ponieważ te grządki okropnie po bokach, w ogóle z każdej strony zarastają chwastem, co jest bardzo męczące i uciążliwe. I nigdy więcej nie zrobię takich grządek, które nie są obite, a są podwyższone. Jak już jesteśmy przy tych grządkach podwyższonych, nieobitych, mam jedną grządkę, która rośnie sobie pod drzewem i mi się wydawało, że słońce pada tam cały dzień, ponieważ tutaj jest tak jaśniutko, ta grządka jest tam za mną, ale niestety nie. Grządka zarasta różnymi winoroślami, zarasta podagrecznikiem i też jednak jest to zacienienie. Mi się wydawało, że go nie będzie, jednak jest i nie jestem z tej grządki zadowolona, także będę ją likwidować. W tym roku bardzo wiele warzyw sadziłam z rozsady, i w przyszłym roku tego nie zrobię. Ponieważ wiem, teraz już wiem, że nie wszystkie rośliny nadają się do sadzenia z rozsady. Na przykład fasolka szparagowa. Ja robiłam rozsadę, sadziłam po jednym nasionku, z czego teraz nie jestem zadowolona, bo mam doświadczenie. Zrobiłam jedną fasolkę z rozsady i miesiąc później fasolkę posadziłam prosto do gruntu, gdzie do jednej dziurki sypałam kilka nasionek. I te wielkość tych fasolek szparagowych praktycznie się wyrównała. I ta fasolka z tej gleby, gdzie sadziłam prosto do gleby, jest bardziej obfita i w plon, i jest jej więcej, także nigdy więcej nie popełnię tego błędu. Nigdy więcej też nie posadzę tyle krzaków cukinii, ponieważ nie nadążam jej zjadać. I ostatnia rzecz. Jak do tej pory nie robiłam jakiegoś większego rozplanowania,
co kiedy będę siać, albo co po czym będę siać. I myślę, że to był mój wielki błąd. Także w przyszłym roku na pewno wszystko sobie dokładnie rozplanuję, rozpiszę. Wiecie, rozpiszę sobie, co, jak długo powiedzmy ma okres wegetacji. Powiedzmy, gdy, nie wiem, skończy się okres na rzodkiewkę, to miejsce zastąpię jakimiś innymi warzywami i na pewno takimi, które ja wykorzystam. Bo na przykład w tym roku posiałam 2 rządki marchewki i to mi nie wystarczyło, więc w przyszłym roku na pewno zrobię sobie od 3 do 4. Będę bardzo szczęśliwa, jeżeli podzielicie się w komentarzach, jakie wy błędy popełniliście, czego nigdy więcej nie zrobicie w swoim ogrodzie lub to, co będziecie robić już zawsze, co wam się sprawdziło. Zachęcam was do komentowania i na dzisiaj to jest już koniec. Dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Cieszę się, że jesteście. Wiem, że niektórzy, co odkryli kanał niedawno, siedzą po nocach i nadrabiają wszystkie filmy. To jest dla mnie szok i jestem w ogóle wow. Jestem taka szczęśliwa, że oglądacie, że lubicie i że tutaj jesteście. Wybaczcie mi, moi drodzy, aparat się przegrzał, także nie wiem, na czym skończyłam. Jestem wdzięczna, że tu jesteście, cieszę się, że tu jesteście i oglądacie. I to już koniec na dzisiaj. Pa!